Roboam zwraca się do Bożków. Pierwsza księga królewska, 14 rozdział, od 21 wersetu do 15 rozdziału, 8 wersetu. Po trzech latach panowania nad Judą król Roboam zaczął oddawać cześć Bożkom. Jego matka, jedna z wielu żon Salomona, była pogańską księżniczką i nigdy nie porzuciła swoich praktyk religijnych. Przekazała je synowi który wiedział o bożkach co najmniej tyle, ile o prawdziwym Bogu. Chociaż Salomon zbudował na cześć Pana wspaniałą świątynię, to Izraelici nieczęsto do niej chodzili po tym, jak ich władca zwrócił się w kierunku religii swojej matki. Zamiast tego na każdym wzgórzu oraz w miejscach pod drzewami poustawiano posągi bożków i ołtarze, na których składano im ofiary. Bogu bardzo się to nie podobało. W piątym roku panowania Roboama Juda znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Szyszak, król Egiptu, najechał ją z armią 60 tysięcy jeźdźców i 1200 rydwanów. Podbił wiele dobrze umocnionych miast i skierował się w stronę Jerozolimy. Wtedy do króla Judzkiego oraz jego książąt przyszedł prorok, szemajarz, niosąc im takie oto posłanie. Zapomnieliście o panu, dlatego wasz los znajdzie się w rękach Szyszaka. Gdy to usłyszeli, padli na twarz i z pokorą przyznali – Pan jest sprawiedliwy. Uznali swoją winę i ukorzyli się przed Bogiem, dzięki czemu nie ponieśli śmierci. Mimo to Szyszak uczynił wiele szkód w Jerozolimie, plądrując świątynię pańską i królewski pałac. Zabrał wszystko, co było tam wartościowe, nawet złote tarcze, które należały do Salomona. Ale to nie koniec problemów Judejczyków. Kolejnym była wojna z Jeroboamem. Roboam zmarł po siedemnastu latach panowania, następnym królem Judy został Abiasz, jego syn, który rządził przez trzy lata. W tym czasie nieustannie toczył walki z Jeroboamem.